Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Dead Space'a. To będzie już 12 bodajże odcinek, a jak nie to 11. Trochę poczytałem i tyle mi wiadomo, że trzeba za tymi osłonami być. O, działa. Dobrze jest. O to chodzi, żeby zaraz nas coś znowu nie dupło. No, dziękuję widzowi za radę. A ja już wtedy byłem nieprzytomny, to wiecie. Miałem święte prawo być już omylny. O kurde. I te generatorki się niszczą, czy te osłony. O kurde, żeby to zaraz nas dupło ponownie, bo kurde, będzie kiepsko. Bo zaraz nam się tlen skończy. Czekaj, sobie muszę powiększyć. O, dobrze. Musieliśmy to zrobić, żebyśmy mogli powiększyć zasobnik tlenu, który był, no niestety, trochę aż za bardzo ograniczony i chyba też żeśmy zrobili błąd. Nie, dobrze. Dobrze, żeśmy to rozpracowali. No jak dla mnie nawet bardzo. Dobra. Teraz trzeba będzie przebiec przez no co najmniej dwie osłony. Dobra, starczy. Albo trzy nawet. To już jest kurde blisko. Ale działa, działa. Działa ten plan. Jest dla mnie niesamowicie duży plus. Dobra, żeby zaraz nie dupło. Pięknie, pięknie. Żyjemy. A czego to daje? Pobiera nam. No, pięknie. Dobra. Dziękuję bardzo za rady. Pozdrawiam tego widza i sorry, że się trochę nieco wokół pogrzebało, ale nie wiem. Coś mam wrażenie, że mnie bierze już do spania. Ale nie chcę tego. Patrzcie, jakie to jest dziadostwo. Chcę to. O, dobrze, zabrane. Co tu jeszcze mamy? Te tikety, czy tam kredyty. Coś ty wsiadł. O kurde. Teraz będzie zabawa. Dobra. Mam 85 chyba procent spójności kadłuba. I co teraz mamy robić? Mamy strzelać w te kamienie? A wy chyba sobie żartujecie. O kurde. Tej, żebyśmy z tego wyszli cało. I żeby się tylko udało. Że muszę ciągle strzelać i to wszędzie. No nie. Jeszcze brakuje tego, żeby się przegrzewało od widziałem trochę. No kurde. To porąbało was. Z takim questem to ja za daleko nie zajdę. Nie. Nie każcie mi czegoś takiego robić. Już nie wytrzymam do tej minuty. Żartujecie. No jeszcze przegrzanie. Rewelka. Rewelka. No nie. Nie każcie mi tej misji powtarzać. Już. No to no jak to prawie? No nie, nie denerwuj mnie. Nie denerwuj mnie nawet. Zamknij się, kobieto, bez mózgu. Kurde, zastrzel mi to. Nie, 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 nie. Nie przetrzymam tego. Nie ma lipy. Nie ma lipy, żebym ja to przetrzymał. Co ja, żebym ci
Trzeba, żebym teraz przeżył. Nie, spieprzam stąd. Ale zapisz jeszcze szybko. Jak będzie to dupiało, kurde, bez przerwy, zapisz mi to. Nie chcę tego powtarzać w żadnym wypadku. To jest masakra. Jest, ja bym wolał stąd spieprzać. I co, i znowu? I znowu będą dupiły te... O kurde. Dobra. O. Fajnie, że tylko podnieść nie mogę. Ale zaraz. Teraz chyba możemy takie rzeczy robić, nie? Możemy. Dokładnie. Tylko jeszcze jest kwestia zasobniku tlenu, żebyśmy nie przesadzili. W dupie mam tych mutantów. O. Yeah, pierdziele, no. Gratuluję. W zajebistą stronę żeś poleciał. Ja ci kazałem. Boże. Ja czasami też nie ogarniam trochę tych przydupów z Dead Space'a. Jak to kurde jest w ogóle możliwe, że ja mu kazałem lecieć w stronę ściany, a ten poleciał w stronę kurde wszechświata, no. Pozdro i gratuluję. Dobra. Nie, trzeba się pozbyć tych mutantów. No, zdychaj. No, teraz go musiałem zabić na kilka hitów. Przeładuj to. Trzeba jakoś to wytrzymać. Jak dla mnie to jest coś nieprawdopodobnie chorego. No obetnij mu ten łeb. No co jeszcze, jakim wałem? Co uciekasz? Czekaj, kasa mi nie może uciec. Przeładuj broń. Idziemy jeszcze. Nie wygłupiajmy się najlepiej. No to strata czasu. A pewno jeszcze jakiś mutant zaatakuje. Albo i nie. Dobra, odpuszczają sobie już. No teraz idziemy z powrotem. Okej, jest tu. No i doskonale. Nie duś się tak. Bo nie masz po co. Boże, nie strasz mnie. Kobieto, kurde. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not going to have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. This never end. Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Kurde! Wypieprzaj mi stąd gównie. Kurde, zasakory wirówki z tobą. Nie wiadomo, jechać mnie takie ścierwa. Z czym ja walczę? Z czym ja muszę walczyć? To jest najgorsze. A, winda. I teraz na który poziom my mamy? Dobra, mapa nam wskazuje... Gdzie? No właśnie, gdzie konkretnie? Dobra, Guna nam to mówi. Ale chyba poziom drugi. Na razie sprawdzimy. A jakby coś się nie dawało, no to poziom pierwszy. W najprzeciwniejszym wypadku. Tutaj coś niby przetestowali. Tu może unieść 2000 aż
chyba 500 kg. Dobrze? No, czyli tak w sumie myślałem. Się kierujmy cały czas w tą stronę. Nic nie kombinujmy. Ono tylko będzie działać na naszą niekorzyść. Okej. O, tu mamy magazyn. Może co nieco kupimy. Jak będzie nas stać. O, jakiś laser stykowy. Strzeba... O! Strzelby to bym postrzelał. Kurde, jest strzelba. Laser stykowy. Projektor energii o dużej sile ognia. O kurde. A co ja bym tu wziął, no? No nie wiem, jak dla was, co by było dobre, strzelba czy taki laser stykowy? Kurde, mam naprawdę dylemat. A, możemy to sprzedać, a w sumie tak kurde sprzedaj. I to z nas stać na jedno i na drugie, więc w sumie nas to bez większego znaczenia, możemy to i to kupić. Dobra, to jedziemy. Jak to gniazdo to ty masz kurde na twarzy. Jeden zestaw stazy sprzedamy. O... Mamy, co tu jeszcze? Co tu jeszcze można takiego sprzedać? To się nam przyda, karabin pulsacyjny, miotacz ognia. No ten miotacz ognia to w ogóle jest taki pokiju, taki gówniany, no jak dla mnie. Sprzedaję. O, paliwo miotacza. No i dobra, mamy hajsów, a hajsów. Teraz laser stykowy. Okej. Okay. Jeszcze bym sobie tak przerąbał z jednego węzła mocy. Tak, zrobię to. Okej. Okay. Coś jeszcze takiego nieopłacalnego na sprzedaż. Paliwo miotacza. Tu jeszcze mamy tego na tyle. No i bym kupił jeszcze tak z jeden, no. Nie będę obwijał bawełnę. I tyle. Stelaże liniowe. Nowe, chciałem powiedzieć. A kupię jeszcze jeden według mocy. I kij z tym. Jezu, a to nas sprzedaż 28k. Porąbało was. Dobra, za dwa węzły mocy żeśmy kupili. Przydadzą nam się w przyszłości do... Proszę bardzo. Proszę, pięknie pokrojone. Chciał mnie wystraszyć, bandior. Dobra. Gówno. Nie wywarliście na mnie zbyt dużego wrażenia. Myślałem, że będzie straszniej, ale... Tak, to już będzie koniec rozdziału czwartego. Z tego, co mi wiadomo. Okej, okay, tak? Koniec? Tak, koniec. Świetnie. No, cieszę się naprawdę. Tylko szkoda, że to jest dopiero jedna czwarta... Jedna trzecia gry za nami. Tak zapisać. Zaakceptuj tak. I teraz rozdział piąty, nie? Zgubne oddanie. Szczerze mówiąc, to powinienem skończyć odcinek, ale jeszcze zostaniemy. Póki mamy co robić. A gdzie mamy to? Znowu ty. I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it. But it's not gonna buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. To daj mi dotrzeć. Dobra, dzięki. You can't stand in the way of God.
What the fuck? Are you blind like the rest? Zamknij się. Teraz pewnie coś muszę kombinować. Chyba, że mi otworzy te drzwi, rydawijacz. A co mnie obchodzi, że ktoś nie chce mnie wpuścić? Kurde, otwieraj mi te drzwi. O! Ten. Syn tego. Tuska. Tak, kurde, reklamuje się. Sprzedał się tak bardzo. O, dobra. A, się nie robi za ciekawie. Co to, kurde, się z nimi dzieje? O, to są chyba te energie siłowe. A w ogóle powinniśmy zmienić broń. Tak trochę śmiesznie jest. Zaraz, jedynka. Dwójka. A, to jest pewnie to nowe urządzenie. To jest ta strzelba. Dwójeczka to jest to. Trzeba przetestować nowe bronie. Ja je zaraz przetestuję. Tylko kwestia czasu. I jest w porządku. O, mamy warsztat. Wykorzystajmy nasze węzły mocy. No i mamy strzelbę, ale na kij by tu strzelbę upgrade'ować, skoro tak. Co byśmy mogli tu dać? No ja bym dał tutaj w przeładowywanie, ale trochę mi szkoda. To znowu rozpruwacz. Ja bym dał jeden upgrade w... Tak, w rig znowu. Choć nie wiem, czy mi się to opłaca. Nie, lepiej dajmy w jakąś broń. Moduł kinetyczny. Moduł stazy. Dobra. Damy tu jednego upgrade'a. Żeby była większa wytrzymałość. I dajmy sobie jedną w... A dajmy sobie przeładowanie laseru stykowego. Aha, no będzie trzeba tak zacząć, no to nie, to kiepsko i bez sensu. O, proszę. No dajmy sobie tutaj. W to. Ja bym wolał najpierw tą strzelbę przetestować. Dobra, to jest ta strzelba cała nasza. Przydałoby się do niej więcej ammo. My w ogóle mamy jakieś ammo do tej strzelby? Czy tylko... Czekaj, energia siłowa... Mamy tylko... Nie, to jest śmieszne. Musimy trochę kasy nazbierać. Kurde, to kiepsko wręcz. Jezu, ja już myślałem, że to we mnie dupnie. O kurde. O luj. No. Aha. I na tym się to skończyło. No, patrzcie. Oj. No gdzie ty masz lekarstwa? Czekaj, masz w ogóle... No nie mamy lekarstw. Super, jesteśmy załatwieni na cacy. Co to w ogóle jest? Przecież my zaraz padniemy. Ej nie, co to za dziadostwo?
Co oni nam zafundowali w ogóle? Przecież my słabniemy. Genialnie. Po prostu genialnie, nie wiem. Co myśmy w ogóle kupili? Ty, jakieś dziadostwa, nie bronię. Ja zaraz z Quixelu jest z powrotem. Me, nie podobają mi się. Nie. Chociaż ta strzelba to jeszcze jakoś ujdzie, ale to drugie dziadostwo mi się za bardzo nie podoba. Czy jest sposób na odsprzedanie tego dziadostwa? Bo ja tego nie chcę. Sorry, naprawdę sorry. A tu mamy save'a w ogóle. Mamy ślepi. Tu jeszcze mamy jakieś takie kasy. Dobra, jest magazyn. Czy trzeba to sprzedać, bo... Nie, to jest w ogóle śmieszne i paranoja dla mnie. O, paliwo mnie otacza. Dobra, cieszę się naprawdę. Ale sprzedać muszę. No na pewno... Na pewno ten shit trzeba sprzedać. No to jest w ogóle... Mija się z celem. Energia. Tutaj to zostawić. Nie wiem, co to się przyda. W ogóle medykamentów nie mamy. Właśnie. To jeszcze sobie kupimy trochę medykamentów. O. Dobra, to takie. Chyba, że coś sprzedamy teraz. I coś się dokupi. Spróbować. No kurde, nie ma co sprzedać już na konkretnie. Czemu mamy te węzły? Tego to już w ogóle nie rozumiem. Przecież ja... Nie, dobra. Fajnie się trzymacie. Wybiórczo po prostu. Teraz muszę iść te węzły z powrotem wykorzystać. Bo tak ta gra mnie lubi, że mi nie zapisała takich postępów. Takich najgorszych shitów mi nie zapisała. Gdzie to urządzenie? A? No gdzie to jest? Jest magazyn. Kurde, gdzie wy to trzymacie? Gdzie jest sprzęt do upgrade'ów? Gdzieś chyba tutaj, nie? A się poszuka. Nie no, paranoja mnie już bierze. Częściowa paranoja. Dobra, idziemy dalej. Nie mam czasu. Dobra, cieszę się, że masz czapkę na głowie. Ale kurde, to mnie nie interesuje. No i dobra, i trzymaj się tej broni i nic nie kombinuj. Myśmy tu w ogóle byli? Mam wrażenie, że już widziałem to miejsce. Dobra, są tylko ostrza rozpruwacza. No i tak będą przydatne. A tu był ten warsztat. No tak, wszystko jasne. I teraz tak. Na pewno nie to. Dajmy sobie na przykład strzelbę energetyczną. Z tym, że zrobimy sobie pojemność i damage. No i to i tak mniej więcej sobie to rozplanowuję. Ale teraz musi mi to wyjść. Taki jest warunek. Nie mogę tego spieprzyć. Jak to sobie w miarę jakoś rozgospodarowałem. Ale właśnie zaraz to gówno wleci. Jebane. O. A, to mamy jakieś ammo. Dobrze. Teraz pewnie trzeba będzie to przenieść. Dobra, nie da się tego przenieść w ogóle. Fuj. Chyba najgorsze gówno, jakie chyba widziałem w życiu. A winda, nie? No tak, jeszcze winda nam pozostała. No idźże.
Trzeba teraz znaleźć save, zapisać i skończyć. O kurde. Weź ty inną broń w ogóle. To będzie jedynka. Patrz jakie gówno. Czekajcie. Ała! Czekaj, czekaj, wejdę tam. No co za shity mnie tu pojeżdżają. O lu! Co to się ze mną stało? Nie, to jest tragiczne. Nie zapisałem gry. Genialnie. Znowu będę musiała upgrade'ować, quickselować. Kurde, czy to wszystko musi być takie trudne i pod górkę? Czekaj. No właśnie, no i muszę to teraz wszystko znowu robić. Oj, jak ja tego nie lubię. Naprawdę cholera, no i jeszcze ten laser stykowy. Dobra, czyli wracamy do tego punktu wyjścia. W ogóle lekarstw nie mamy. A sobie to ogarniemy w 12 odcinku już. To, trzymamy ten odpowiedni sprzęt. Zdychaj! Dobrze, poszło. O to chodziło. Przeładuj w ogóle broń. Dobra. I jedź dalej. No i teraz trzeba załatwić inaczej tego gościa. Bo to są chyba jakieś żarty. O, z tego go załatwimy. Czemu tego nie ładujesz? Kuźwa. Ale żeś to spieprzył. Nie no, genialnie no. Masz wyczucie. Dobra. Genialnie, genialnie. O to chodziło. Dobra. I teraz dobrze nam to wyszło. Jest gdzieś save? A to co? W ogóle załaduj sobie stazę. Okej. Aj, kuźwa, żeśmy to zawalili. Dobra, cieszę się, że to jest ładownia stazy. Dobrze. Dobra, tu już kończymy odcinek. To najpierw niech mi pozwoli coś mówić. A, dobra. Czyli coś z biologiem ekstra. Ale to może na samym odcinku. Jak to cel nieaktywny, o czym ty gadasz? Dobra, nieważne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Dead Space'a. Wiem, już jestem taki przyjarany, bo kurde, chcę już skończyć to nagrywać na dzisiaj. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.